Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, witam także naszego gościa. Jest nim dziś profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli najstarszej uczelni Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Kulsie mimo tej oczywiście historii zmienia katolicki dziś odnosi się przede wszystkim do powszechności uniwersytetu to przymiotnik który no właśnie pokazuje że kul zajmuje się już nie tylko szeroko pojętą humanistyką ale także całkiem nieźle radzi sobie właśnie w naukach przyrodniczych a ostatnio także w naukach medycznych jak pan minister ocenia zmiany zachodzące na katolickim Uniwersytecie Lubelskim? Ja myślę, że kluczowe jest to hasło powszechność, dlatego że nauka ze swojej istoty jest powszechna. To znaczy, w sensie badań, które prowadzimy, jeżeli chcemy, żeby badania przynosiły najlepsze efekty, to. Potrzebna jest ta powszechność, czy to co mówimy, raczej umiędzynarodowienie, współpraca międzynarodowa, najlepsi specjaliści z różnych krajów, i tak samo powszechność w sensie dostępu do oświaty. Myślę tutaj o studentach, cudzoziemcach. I na tych płaszczyznach nasze uczelnie, w szczególności Katolicki Uniwersytet Lubelski, radzą sobie coraz lepiej. Mamy coraz więcej studentów z zagranicy. Mamy również. Trochę mniej, ale y, naukowców, wykładowców, y, cudzoziemców. I y, to są zmiany pożądane, żeby nie powiedzieć niezbędne, a przede wszystkim wpisujące się właśnie w tę katolickość powszechność kulu. Jednym z priorytetów resortu nauki i szkolnictwa wyższego jest dialog ze środowiskiem naukowym i traktowanie tego środowiska po partnersku. Takie były zapewnienia kierownictwa resortu, więc chciałem zapytać jak ten dialog i to partnerstwo, te partnerskie relacje są realizowane właśnie na linii Ministerstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po pierwsze, Właśnie poprzez tego typu wizyty, tego typu spotkania, to są spotkania z władzami uczelni, ale również tutaj w przypadku Kulu spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego, z moimi koleżankami i kolegami po fachu, czyli z politologami. I tego typu spotkania to jest właśnie kluczowy element tego dialogu. To znaczy, z jednej strony, jako kierownictwo, czy ja jako wiceminister, przyjechałem tutaj, żeby się podzielić ze swoimi koleżankami i kolegami informacjami o tym, czym ja się w tej chwili w resorcie zajmuję. Ja odpowiadam przede wszystkim za współpracę międzynarodową, więc mówiłem o współpracy z Ukrainą, ale mówiłem również o potrzebie zreformowania polityki wizowej, mówiłem o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony, naszym celem jest również to jest drugi element tego dialogu tak? nie tylko autopromocja, mówienie o sobie, ale wysłuchanie głosów, potrzeb. Postulatów, odpowiedzenie na pytania ze strony naszych partnerów akademickich. I tutaj przede wszystkim największe zainteresowanie budzi kwestia ewaluacji naszej działalności naukowej, ewaluacji punktacji czasopism. To nie są zagadnienia, które leżą bezpośrednio. W moich osobistych kompetencjach w resorcie, natomiast są to sprawy, które po pierwsze dyskutujemy w pewnym zakresie na kierownictwie, z drugiej strony sprawy, za które odpowiadają w kierownictwie moi koledzy, więc takie zbieranie opinii poprzez kontakty z poszczególnymi uczelniami wydaje się bardzo istotne, bo Dzięki temu z jednej strony uczelnie wiedzą, co się dzieje w, w resorcie, ale z drugiej strony, co jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, my wiemy, co się dzieje w uczelniach i jakie są ich potrzeby i postulaty. Wspomniał pan minister, no właśnie o tej działce, którą się w resorcie zajmuje, czyli współpraca międzynarodowa. Lublin od lat i przez lata wykorzystywał i od lat wykorzystuje swój potencjał. Także to miejsce, którego no predestynuje, do tego, żeby y, współpracować właśnie ze środowiskami naukowymi ze wschodu, y, ta, widzieliśmy to ta, ta y, aktywne zaangażowanie lubelskich uczelni, lubelskich naukowców w tym zakresie. No, jest y, oczywiste. Y, pandemia, wojna na Ukrainie trochę ten proces w pewnym momencie zahamowało. Czy zdaniem pana ministra uda się, czy udaje się nadrabiać ten stracony czas naukowo, badawczo? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Lublin rzeczywiście odgrywa ważną rolę na kierunku ukraińskim. To jest jedno z dwóch miast, które zostało przecież uznane przez Miasto prezydenta Ukrainy za miasta ratownika. I myślę, że jest to tytuł w pełni. Lublinowi należny. Rzeczywiście pandemia była takim okresem, kiedy całe nasze życie mocno przyhamowało, natomiast to był taki dosyć ponury żart, że Władimir Putin powinien dostać nagrodę Nobla z medycyny, bo on pandemię skończył. 24 lutego 2022 roku przestaliśmy w ogóle mówić, przynajmniej w tej części Europy o pandemii. Chociaż problem nie zniknął, to znaczy pojawił się też bardzo poważny. Ale zajęliśmy się wojną w Ukrainie. I ta wojna w Ukrainie i to widać zarówno w Warszawie, ale jeszcze bardziej pewnie w Lublinie. Mianowicie na różnych płaszczyznach wymusiła działania również w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Tak? Znaczy przede wszystkim oczywiście chodziło o przyjęcie naukowców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, o pomoc studentom. Natomiast w drugim etapie ona zaowocowała nowymi projektami naukowymi, często polsko-ukraińskimi, czy często takimi o charakterze międzynarodowym, dotyczącymi właśnie samej wojny. Tak? Chociażby Fundacja Neż Nauki Polskiej już w 2022 roku uruchomiła taki system grantów, o ile dobrze pamiętam, 8 tysięcy złotych miesięcznie przez rok, dla takich tandemów. Jeden badacz z Polski, jeden z Ukrainy. Pięć takich stypendiów przyznano w roku 22, chyba kolejne w roku 23. Czy pana też ta wojna stała się impulsem do rozwijania badań naukowych? Oczywiście, stała się takim impulsem, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Ukraińscy badacze uciekali z Ukrainy do Polski, również do innych krajów. To no jest naturalny sposób. W tych krajach, gdzie się osiedlili, podejmowali działalność naukową we współpracy z lokalnymi partnerami. Po drugie, sama wojna jest, to, 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 to brzmi ponuro, nieco cynicznie, no ale taka jest prawda, sama wojna jest bardzo istotnym tematem badań. Oczywiście bliższa koszula ciału, zacznę od własnej działki, tak? czyli dla politologów i dla badaczy stosunków międzynarodowych, ale dla. Prawników międzynarodowych, dla um, nauk o wojskowości, dla studiów strategicznych, dla wszelkiego rodzaju nauk inżynieryjnych, dla psychologów, którzy badają um, stres doznany w wyniku działań wojennych, dla badaczy migracji, dla wszelkiego rodzaju nauk medycznych. Jeżeli spojrzymy na przykład na opracowania dotyczące Ukraińskich uchodźców w Polsce, to istotna ich część to są teksty, które się ukazały w czasopismach medycznych tak? na temat stanu onkologii, tak? czy znaczy, problemów onkologicznych u uciekinierów z Ukrainy, na temat stanu studentów, którzy trafili na polskie uczelnie z Ukrainy i tak dalej. Tak? Więc ten konflikt, jak zresztą inne tak, znaczące wojny, wojna w Syrii, jest też dla badaczy. Właściwie z wielu dziedzin, może nie wszystkich, ale całego szeregu dziedzin bardzo istotnym tematem do badań. To w takim razie jeszcze, jeśli pan minister pozwoli, no właśnie z tej działki, dziedziny panu najbliższej politologii, w jakim miejscu tej wojny jest Ukraina, jest społeczeństwo ukraińskie dzisiaj? Na pewno nie jest to moment bardzo łatwy, dlatego że Ukraina. Po pierwsze, jej zasoby są coraz skromniejsze i to wynika między innymi z tego, że nie dostaje wystarczającej pomocy. W tej chwili, przede wszystkim, ze Stanów Zjednoczonych, Europa po takim wstępnym momencie pewnych wahań 10 lat temu. Trochę może na początku tej pełnoskalowej wojny, w tej chwili robi coraz więcej i bardzo słusznie. Więc po pierwsze jest kwestia tych materialnych możliwości, a po drugie, oczywiście, jest również kwestia pewnej wytrzymałości psychologicznej. To znaczy, Ukraińcy na początku wojny zareagowali bardzo dobrze. Nie tylko że z bohaterstwem, ale przede wszystkim bardzo skutecznie bronili swojego kraju i to im dało taki, taki impuls, mówiąc bardzo kolokwialnie, takiego kopa do, 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 do działania, tak. I to im. Ułatwiło zresztą tę skuteczną obronę, natomiast po dwóch latach są coraz bardziej zmęczeni. Ale ja też nie... po tych dwóch latach jednak solidarność pozostałych państw państw zachodu, no ale także te portfele no trochę wysychają. Znaczy ja myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, tak? Dlatego, że z jednej strony oczywiście mamy do czynienia. Z pewnym zmęczeniem, pomaganiem, i to widzimy bardzo dobrze, chociażby jeżeli spojrzymy na jakieś badania opinii publicznej w Polsce czy w innych krajach, ale z drugiej strony mamy, zwłaszcza w Europie, ze zjawiskiem rosnącej świadomości tego, o czym mówił premier Tusk w swoim ostatnim wywiadzie, że bardzo łatwo może być tak, że żyjemy w epoce przedwojennej i w związku z tym, o ile dwa lata temu. Na pomoc dla Ukrainy, mówię o ciężkim uzbrojeniu, mówię o czołgach, mówię o postulatach dostaw samolotów. No, dla wielu krajów, zwłaszcza Europy Zachodniej, czy nawet dla Stanów Zjednoczonych była dwa lata temu abstrakcyjna w tych pierwszych tygodniach wojny. Tak? Myśmy się wahali, czy Ukrainie wszystko Tak, Jakie były dyskusje o czołgach, proszę sobie przypomnieć. W tej chwili to jest rzeczywista. Znaczy, w tej chwili m, już nie ma właściwie w Europie istotniejszych barier Politycznych dla pomocy Ukrainie. Są bariery technologiczne i finansowe, natomiast w Europie, już mówię o tych głównych graczach, nie mówię o krajach typu Węgry, ale nie ma istotnych wątpliwości, że Ukrainie należy pomagać. Dlatego, że widmo i to zagrożenie realne, realnym konfliktem ze strony Rosji jest realne i możliwe namacalnie w jakiejś perspektywie czasowej nie tak odległej? Hmm. Jest realne i możliwe, jeżeli nie powstrzymamy Rosji w Ukrainie, to w ciągu kilku lat perspektywa konfliktu, nowej wojny rozpętanej przez Rosję, konfliktu Rosji z państwem, państwami NATO czy Unii Europejskiej jest jak najbardziej możliwa. Tym bardziej, że y, ostatnie wypowiedzi, choćby y, Aleksandra Łukaszenki, czy samego właśnie Władimira Putina z ostatnich dni, no, można powiedzieć, dolewają oliwy y, do ognia, podgrzewają tę atmosferę y, związaną z widmem konfliktu. No, mieliśmy, jeśli chodzi o Białoruś, to w ciągu ostatnich dni mieliśmy manewry przy granicy z Polską. Jeżeli chodzi o Rosję, no to Polska już od dawna jest na liście tych takich największych wrogów Federacji Rosyjskiej, o których zwłaszcza w tych programach propagandowych się regularnie mówi, tak? To, to mówi prawda, się, że... ale ostatnio do, doszedł jeszcze także ta, ta wypowiedź związana z ewentualnym użyciem myśliwców F-16 i przekazanie ich Ukrainie. Putin stwierdził, używanie z lotnisk, używane z lotnisk w krajach trzecich staną się one uprawnionym celem niezależnie od tego, gdzie te lotniska są. No brzmi groźnie. Brzmi groźnie, no ale Rosjanie już parę lat temu, jeszcze przed 22 rokiem, przecież prowadzili ćwiczenia wojskowe, które no w praktyce miały na celu wojnę z krajami sąsiednimi, czyli m.in. z Polską, tak? Mówi się o tym, że psychopatów warto słuchać, dlatego że oni tak naprawdę mówią to, co chcą zrobić, tylko mało kto im wierzy, tak? I to jest klasyczny case Rosji, tak? Znaczy trzeba słuchać tego, co oni mówią, bo generalnie to, co się pojawia w przestrzeni medialnej, w jakichś książeczkach propagandowych, w telewizji rosyjskiej, w tym, co kiedyś mówił Żyrynowski, czy inne takie psy spuszczone ze smyczy, tak? Moskiewskiej, to, to potem się stopniowo realizowało, tak. Więc myślę, że skoro Rosjanie mówią o potrzebie e, wojny z NATO czy wojny z Polską, to znaczy, że ten temat jest w Moskwie na agendzie i trzeba to brać jako Pewną rzeczywistą opcję, i dlatego do tego trzeba się szykować. W szczególności trzeba się szykować na poziomie europejskim. I to jest, myślę, największe osiągnięcie ostatnich dwóch lat. Nawet nie pomoc Ukrainie, to również, ale to już mamy za sobą. Tak? W sensie to już jest coś, co się dokonało jako pewien fakt polityczny, zgoda na pomoc Ukrainie te półtora, dwa lata temu. Natomiast osiągnięciem ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy jest przede wszystkim to. Przebudzenie strategiczne Europy, to znaczy to przekonanie o tym, że my naprawdę żyjemy w takich czasach, zwłaszcza w perspektywie powrotu Trumpa do władzy, że musimy sobie być w stanie poradzić sami. I tutaj zwłaszcza też zmiana stanowiska Francji, która mówiła o wysłaniu Macron, tak? o wysłaniu wojsk do, do, do Ukrainy. Też to przebudzenie Niemiec Przecież tutaj tutaj akurat była, Były słowa krytyki na tamtą wypowiedź, prawda? Oczywiście, że były, bo to były słowa kontrowersyjne, to były słowa, które miały sprowokować, ale mamy od tego mężów stanu, tym się różnią mężowie stanu od dyplomatów. Że czasem prowokują w imię pewnych bardziej dalekosiężnych celów, i myślę, że w tym sensie Macron się bardzo dobrze ze swojego zadania bycia takim dalekowzrocznym mężem stanu wywiązał. To znaczy, on pewne tabu złamał. I bardzo słusznie, bo dzięki temu zaczęła się dyskusja. Tak? Znaczy coś, co jeszcze pół roku temu wydawało się zupełnie nierealne, Macron to położył na stole, tak? mimo że biesiadnicy przy tym stole siedzący byli tym szokowani. tak? Ale on to zrobił i ja osobiście mam dla niego z tego powodu duży szacunek. A na ile realny jest koniec wojny na Ukrainie, panie profesorze? Po pierwsze, pytanie, co znaczy koniec wojny, albo inaczej, na jakich warunkach? Tak? Myślę, że koniec wojny, rozumiany jako dobrosąsiedzkie relacje Rosji i Ukrainy, to nie jest kwestia kilku lat nawet, to jest kwestia kilku dekad. To jest konflikt o charakterze w istotnym stopniu takim tożsamościowym, egzystencjalnym. Jeżeli szukać jakichś łatwych analogii, Analogie nigdy nie są zbyt adekwatne. Ale no, konflikt bliskowschodni, czy konflikt indyjsko-pakistański, tak, ciągnie się już 80 lat, mniej więcej, tak? Prawie. E, więc, to dla Ukrainy nie jest najlepsza perspektywa. E, nie, to nie jest najlepsza perspektywa. Natomiast jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że. Inny konflikt koreańsko-koreański już się też ciągnie od lat 50., a mimo tego mieszkańcy Korei Południowej żyją w wysoko rozwiniętym państwie, które w cieniu tego konfliktu zrobiło w sensie gospodarczym fantastyczny skok naprzód i ten handicap im nie utrudnia, nie uniemożliwia szczęśliwego, dostatniego życia. To samo można powiedzieć o Republice Federalnej Niemiec, która też żyła w nieuznanych przez samą siebie granicach, ale mimo to od czasu cudu Erharda stała się gospodarczym gigantem w warunkach ograniczonej suwerenności, jeszcze w warunkach nieuznawanych granic, podzielonego Berlina i tak dalej, tak? ale przy gigantycznym wsparciu Zachodu. W związku z tym Konflikt z Rosją nie uniemożliwia a priori Ukrainie integracji z Unią i dalej dobrobytu i rozwoju, tylko wymaga to odpowiedniego wsparcia z naszej strony i to leży w naszym strategicznym interesie, tak jak Niemcy Zachodnie były tym przedpolem strategicznym w okresie zimnej wojny Zachodu, tak samo Ukraina teraz powinna stać się przedpolem. Tego y, nowego zachodu w y, XXI wieku. I o tym mhm. warto pamiętać. O tym mówi profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pięknie.